mieści się na Placu Wolności, tutaj nad Rossmanem. Tam mamy sekretariat. Jeżeli chodzi o pracownię, w której pan był, to jest nasza pracownia fryzjerska. Mamy jeszcze dwie pozostałe pracownie na ulicy Narutowicza, to jest pracownia kosmetyczna. Mamy również pracownię na Szkolnym Dworze, to jest pracownia opieki medycznej. Tutaj odbywają się wykłady, tak? To w tej szkole prowadzimy wykłady z pozostałych naszych kierunków. W Staszicu dlatego, że prawdopodobnie przyjaciele, zaprzyjaźniona szkoła średnia. Tak, zaprzyjaźniona i oczywiście tutaj mamy dużo miejsca, tak, także większość grup wykładowych ma tutaj zajęcia, dlatego też tutaj zdecydowaliśmy się na dni otwarte naszej szkoły. Centrum Nauki i Biznesu jest siecią szkół policealnych, kształcimy zawodowo, doradzamy zawodowo. Nasze szkoły przygotowują słuchaczy do zawodu. W tym momencie prowadzimy rekrutację do końca października, czyli do 31 października możemy dołączyć do grupy. Dzisiaj nasi masażyści, terapeuci zajęciowi oraz floryści przygotowali te dni otwarte. Możemy skorzystać z bezpłatnego masażu oraz zakupić materiały przygotowane przez naszych słuchaczy, florystów, wiązanki na Wszystkich Świętych oraz materiały tutaj z kompozycji florystycznych i terapeutów zajęciowych. Aktualna rekrutacja trwa do 31 października, także osoby chętne oczywiście jeszcze zapraszamy. Nasz sekretariat mieści się na Placu Wolności nad Rossmanem, pierwsze piętro naprzeciwko pizzerii Romy. Kolejna rekrutacja rozpoczyna się już od połowy listopada i będzie trwała aż do końca stycznia. W lutym ruszamy z zajęciami z nową grupą, także zapraszamy wszystkie osoby chętne, czy to osoby pełnoletnie oczywiście. Mogą być osoby, które mają świadectwo ukończenia szkoły średniej, czyli liceum i technikum, bo to jest wymóg do naszych kierunków policealnych, ale oczywiście mamy, tak jak wspomniałam, liceum dla dorosłych i tutaj jest potrzebne świadectwo ukończenia gimnazjum, szkoły podstawowej, ośmioletniej lub szkoły zawodowej. Będziemy mieć niedługo kolejny kiermasz, na który oczywiście zapraszamy wszystkich. Będzie to kiermasz w grudniu, także typowo będą prace świąteczne, także i typowo ze świętem Bożego Narodzenia. Też to są ozdoby i dekoracje, także to nie są tylko i wyłącznie kwiaty, to są też kwiaty i żywe, i sztuczne, także mamy bardzo fajne rzeczy, które robią nasi floryści i terapeuci zajęciowi, bo tutaj też nie jest tylko związane z florystą, tylko też z terapeutą zajęciowym kierunkiem medycznym, tak naprawdę dwuletnim, na który też zachęcamy. I tutaj nasi terapeuci robią wspaniałe prace i choinki, i piękne rzeczy plecione, także zachęcamy. Mam nadzieję, że będzie można dzisiaj też zobaczyć część właśnie tych prac i zachęcam do skorzystania z naszego kiermaszu już w grudniu. W Szkole Żakby i Podlaskiej posiadamy bardzo bogatą ofertę kierunków. Takie najpopularniejsze to kierunki medyczne na chwilę obecną, takie jak opiekun medyczny, terapeuta zajęciowy, technik masażysta i technik sterylizacji medycznej, ale ciekawe też są bardzo kierunki policealne, tak jak technik administracji, technik BHP, florysta, tak jak dzisiaj nasi floryści swoje prace tutaj prezentują swoje, technik usług kosmetycznych, KKZ fryzjer, na które nie wymagamy szkoły średniej i technik archiwista, jedna z naszych nowości. Dla osób, które nie posiadały szkoły średniej, proponujemy naukę w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych, także też mogą sobie to średnie uzupełnić, ale mamy również bardzo fajną ofertę 10-miesięcznych kursów takich jednorocznych, takich jak agent celny, dekorator wnętrz, transport, logistyka, stylistka paznokci, instruktor do spraw terapii uzależnień, ale nasza nowość, kryminalistyka i kryminologia. Też się cieszy bardzo dużym zainteresowaniem, także zapraszamy. Nasi słuchacze korzystają z kierunków w celu przekwalifikowania się, uzupełnienia swoich kwalifikacji, po prostu hobbystycznie. Także można naukę połączyć z pracą, ale również z innymi obowiązkami takimi prywatnymi. Także zapraszamy. Mamy takie osoby, które nawet jeżeli pracują, nawet jeżeli już nie pobierają zaświadczeń, bo czasami słuchacze pobierają zaświadczenia, prawda, jako osoby uczące, jak najbardziej. Lubią nas w sekretariacie, lubią naszą kadrę, ale wiadomo, warto mieć szereg kierunków, żeby być atrakcyjnym na rynku pracy, także nie kończyć tylko na jednym kierunku. Na przykład 2-3 sobie zrobić, także są osoby, które idą w jedną branżę, na przykład kosmetyka, technik sterylizacji medycznej, prawda, bo to fajnie jest, to się łączy, ale też z różnych branż korzystają z kierunków. Moi studenci prezentują swoje możliwości i umiejętności, jakie posiadają. Jeżeli chodzi o masaż, wykonujemy dzisiaj masaż relaksacyjny. Tych masaży oczywiście jest spora liczba możliwości do wykonania. Tak, między innymi masaż prozdrowotny, masaż sportowy, masaż centrofugalny, masaż tensegregacyjny, masaż klasyczny. Jest to zawód medyczny, wymaga specjalnych predyspozycji do wykonywania tego zawodu. I na dzień dzisiejszy mamy dużo słuchaczy,
którzy, można powiedzieć, cały czas podnoszą swoje możliwości, mają okazję nauczyć się wielu ciekawych technik masażu i zarazem zawodu, który będzie dla nich procentował w przyszłości, a zarazem mam nadzieję, że pacjenci z wykonywania przez nich masaży będą też zadowoleni, dlatego że poziom kształcenia, który tutaj mamy, jest na bardzo wysokim poziomie. Nauka trwa 2 lata, czyli są to 4 semestry. W pierwszym semestrze jest to prowadzenie, czyli uczymy się całego procedury wywiadu, rozmowy z pacjentem, komunikacji, zasad interpersonalnych. Później przechodzimy do działań związanych z masażem prozdrowotnym. Myślę, że zawsze byłam kreatywna, bo nie tylko robię różne rzeczy takie własnoręczne, ale też śpiewam i piszę wiersze. Podoba mi się muzykoterapia, więc pomyślałam, że skorzystam z usług szkoły i zapiszę się na terapię zajęciową. Może w przyszłości kiedyś będzie kierunek muzykoterapia, więc też z chęcią bym z niego skorzystała. A obecnie robimy inne rzeczy, bo robimy stroiki, robimy mydełka, robimy tabliczki florenckie. Nauczyłam się właśnie robić tutaj takich rzeczy. No i jestem zadowolona, bo sama nie wiedziałam, że mam takie umiejętności. Dużo jest takich osób. Wiele jest też takich osób, które już wykonywały różne rzeczy i przyszły tylko po prostu, wiadomo, potwierdzić dokumentem to, że potrafią. Ale dużo jest takich osób, które dopiero się uczą, tak jak ja, i są w stanie się nauczyć. Bo tutaj mamy specjalistów, którzy wszystko tłumaczą, przynoszą swoje rzeczy, pokazują, jak to wygląda, uczą nas od zera, jak zrobić takie rzeczy, więc... Szybko się uczymy. Moje koleżanki robią wspaniałe rzeczy. Zapraszam na stoisko terapii zajęciowej semestru drugiego. Robią wspaniałe rzeczy, naprawdę. Stroiki, aniołki, robią nawet czapki. Mamy na naszym stoisku no przeróżne rzeczy. To nie są tylko stroiki, bo zazwyczaj terapia zajęciowa kojarzy się głównie ze stroikiem. Większość jest dekoracyjnych, ale dużo jest użytkowych. Właśnie czapki, opaski na włosy. Dziewczyny sprzedają kartki z życzeniami. Na ślub, na imieniny, na urodziny, to wszystko tam jest po prostu. Takie ładne obrazy. Jedna dziewczyna jest, która maluje sama swoje obrazy. Polecam wszystkim zapoznać się z ofertą tej szkoły, ponieważ jest bardzo bogata. Jest terapia zajęciowa, florystyka, są naprawdę przeróżne kierunki, gdzie każdy może znaleźć coś dla siebie. I co jest najważniejsze, na końcu jest egzamin zawodowy, także to nie jest zwykła szkoła, zwykły kurs, który się ukończy tylko po to, żeby mieć umiejętności, bo ta szkoła daje nie tylko umiejętności, ale też właśnie dokument, co jest z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, certyfikat potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, czyli mam zawód już, tak jakbym skończyła zawodówkę, mam zawód po prostu. Zajęcia są bardzo ciekawe, mamy zajęcia praktyczne i mamy zajęcia teoretyczne, mamy bardzo dużo teorii, takiej, no dosyć ciekawej, jakbym powiedziała, jeśli chodzi o florystykę. No i również praktyczne zajęcia są bardzo ciekawe. Mamy wspaniałą panią, która nas uczy i przekazuje nam naprawdę bardzo dużo ciekawej wiedzy. No i myślę, że dziewczyny się ze mną zgodzą, nie? Tak, jasne. Na pierwszym semestrze chyba jest 2 chłopaków, więc myślę, że nie jest do końca tak, że to tylko jest taki zawód bądź hobby wyłącznie dla kobiet. Tak, tak. Jeden lubi sztuczne kwiaty, zależy mu na tym, żeby było jak najtrwalsze. Drugi ktoś lubi bardziej naturalne, idzie w naturalne, załóżmy, podkłady czy naturalne świeże kwiaty, to więc myślę, że to są indywidualne podejście po prostu klienta też, tak? A my jako florystki wiemy, jakie mają, że nasi klienci mają różne oczekiwania, więc robimy różne rzeczy, uczymy się też tego, tak? Nie ukrywam, że wiązałabym z nadzieję z tym kierunkiem i bardzo bym chciała, żeby się udało, więc na razie praktyczne zajęcia pomagają nam w tym, tak, żeby realizować się w tym kierunku. No i myślę, że jak wszystko dobrze pójdzie, to chciałabym, mimo tego, że jest to też hobby, to chciałabym, żeby to się stało też jakimś takim większym marzeniem.